Włodzimierz. Tak, tutaj to była Kijevská metropolia, to była Volodymyrská eparchia, no a w Bielsku był Bielskowy dekanat cerkowny, tutaj jak kiedyś kazali protopopia, to może tam dawno czy staro ukraińska skazał wojenność na tym terenie. No posłuchaj, tu skażę, ja by to kluczała, nie będę rysować, będę rysować po tej naszej podlaskiej stronie, tak, 16 stulecie, no tak, skażemy 15-16 stulecie, to, że poczynając tutaj taki polski wpływ, to my ją sobie tutaj tak porysujemy. Polski był, no, trwał on, skażemy, ponad 300 lat, tak? Bo to zaczęło się tak na dobrą sprawę w 16 stuleciu, znaczy tak, no, ale to, że i w, jakraz w tej cerkownej administracji, że tam i propowiedzi mówili polską mową, i tak, była Unia Cerkowna, no to, że mylili się wspólno świadczenniki, tak, że tych cerkwi, że to, że nabierali z tego wygranu kostelu. No w 19 stuleciu i zaczęła się tu u nas no tak od średniny rusyfikacja. Z początku to ona była, no skażę, w cerkownym życiowi, ponieważ to ludzie byli tak, no, skażę, jak ktoś gdzieś uczył się w jakiejś szkole, no to tam uczyli od dziadka. No ale że od 1830 lat, że zaczęła się, skażę, bo takie upodobniowanie cerkownego życia tu do tego, jakie było w Rosji, tak? Także